Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym polecić wam świetną książkę na lato, ponieważ ostatnio pytacie mnie właśnie o takie książki na lato, co polecam. Najlepiej coś lekkiego, coś sympatycznego, coś młodzieżowego. No i tak się składa, że kilka dni temu przeczytałam coś takiego, o czym wiecie, jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie, ponieważ rzucałam tę książkę 3, 4, może 5 razy na stories, już nie pamiętam. W każdym razie tyle razy o niej pisałam, ponieważ tak bardzo mi się spodobała. Uważam, że w swojej nastoletniej kategorii jest naprawdę przeurocza, przekonująca. Kochana, także żeby już nie przedłużać, chodzi oczywiście o Z głową w gwiazdach Jen Bennett, powieść tak uroczą, że z marszu skojarzyłam się z książką Do wszystkich chłopców, których kochałam, Jenny Han. Zwłaszcza, że również na kartach tej powieści mamy taki wątek koreański, można by rzec. Chodzi o to, że macocha naszej głównej bohaterki, Zori, Joy. Joy jest tą macochą, ona jest koranką. I tak na marginesie bardzo podoba mi się relacja Joy i Zori. Każdemu rodzicowi życzę takich relacji ze swoim dzieckiem, jakie właśnie mają Joy oraz Zori. Także to właśnie dzięki temu, że ojciec Zori poślubił Joy, Zori zyskała koreańską mamę i koreańskich dziadków, którzy przewijają się tutaj pod koniec tej książki i mówią o pewnej koreańskiej tradycji, więc gdy pojawiła się wzmianka o tej koreańskiej tradycji, od razu zrobiłam screena, podesłałam do Laury Lee. Laura, halo, znasz może taką koreańską tradycję? Także tak, mamy tutaj wątek koreański, ale żeby nie było, ta historia jest nieco inna, po prostu równie urocza, równie kochana, z równie przesympatycznym wątkiem miłosnym, który sprawił, że Lennon oraz Zori trafili do mojej topki najukochańszych bohaterów literackich, to znaczy chodzi o takie najukochańsze pary książkowe z powieści młodzieżowych, zwłaszcza tych obyczajowych, bo na przykład, no wiadomo, Ross i Dimka, Akademia Wampirów, to zupełnie inne klimaty, tak? Więc jeżeli chodzi o Zori oraz Lennona, których kocham. W momencie, gdy ich poznajemy, wiemy tylko, że przed rokiem byli przyjaciółmi, ale coś tam między nimi się wydarzyło, coś, co sprawiło, że się od siebie oddalili i że za sprawą tej przygody w dziczy, która czeka na nich na kartach tej powieści, najprawdopodobniej znowu zbliżą się do siebie, bla bla bla. Ta książka jest szalenie nieprzewidywalna, ale wiecie, to jest taki nastoletni romans, taki wakacyjny, więc czego innego spodziewać się po tej książce, więc absolutnie nie będą na to narzekać, bo generalnie rzecz biorąc, sięgając po tę książkę, ja wiedziałam, że to będzie happy end, będzie jakiś taki wątek miłosny, więc jestem usatysfakcjonowana. Wróćmy więc do Zori i Lennona. Chodzi o to, że oni pozostawieni sami sobie muszą przemierzyć jeden z kalifornijskich parków narodowych, żeby dotrzeć na gwiezdną imprezę na Condon Peak, ponieważ Zori, ona jest pasjonatką astronomii, a to z tego, co się orientuje, o ile dobrze zrozumiałam, to jest jedyne miejsce przede wszystkim położone w pobliżu glampingu, na który się wybierają. Dodam, że Zori i Lennon raczej nie są osobami, które same z siebie wybrałyby się na glamping, więc to jest taka bardziej dłuższa historia, którą poznacie, gdy zabierzecie się za tę książkę. A po drugie są nawet takie miejsce chyba położone najbliżej jej miejsca zamieszkania, tak mi się wydaje, to całe Condon Peak, o ile nie pomyliłam nazwy. Więc Zori bardzo zależy na tym, żeby się tam dostać, ponieważ mogłaby tam porobić jakieś ładne zdjęcia, które mogłyby stanowić jakieś uzupełnienie aplikacji na studia, ponieważ to jest właśnie takie miejsce, w którym można oglądać sobie, obserwować niebo, takie pogrążone w mroku, rozświetlone tylko i wyłącznie światłem gwiazd, niezanieczyszczone miejskim światłem i tak dalej, więc można zrobić fantastyczne zdjęcia. Co więcej, to właśnie tam Zori może poznać profesorów astrofizyki, dzięki czemu być może jakoś to pozwoli jej się dostać na wymarzone studia, może ułatwi dostanie się na te studia, coś mniej więcej w tych klimatach. Także Lennon, który jest bardzo dobrze zaznajomiony z technikami i zasadami survivalu, robi wszystko, żeby dostarczyć Zori w jednym kawałku na gwiezdną imprezę na Condon Peak. Tak właśnie przedstawia się fabuła tej powieści. Teraz co wam mogę o niej powiedzieć, poza tym, że jest szalenie urocza? Bardzo podoba mi się pióro autorki, jest niesamowicie lekkie, ta książka jest pełna humoru. Mamy tu bardzo dużo nawiązań do popkultury, kultury i tak dalej. Wiecie co? Może przytoczę wam takie jedno tutaj nawiązanie. Sobie zaznaczyłam je taką karteczką, bo chodzi o to, że dlaczego przeczytam wam akurat to, ano dlatego, że chyba każdy zna Władcę Pierścieni, bo podejrzewam, że niektórych odwołań możecie nie kojarzyć, ja sama mam wrażenie, nie skojarzyłam kilku, tak mi się wydaje, więc no Władcę Pierścieni, zna każdy, więc myślę, że będziecie wiedzieć, o co chodzi. Także oni sobie stoją przed wejściem do jaskini i chcą do niej wejść i teraz zacznę może od słów Lennona. Od wyjścia po drugiej stronie góry dzieli nas niewiele ponad 3 km, informuje mnie, zakładając lampkę na głowę. Przejście jest całkowicie bezpieczne, nie masz się czym martwić, tysiące ludzi zaliczyło to miejsce przed nami. I tu tylko nadmienię, że narratorką całej tej historii jest Zori i właśnie ona teraz odpowiada Lennonowi. W porządku, czuję powiew chłodnego powietrza z głębi grot, naturalna klimatyzacja, miło. A gdzie jest haczyk? Po drodze czai się troll, którego trzeba pokonać.
To nie Moria Azori, nie przekradamy się przez góry mgliste. A może złe armie krasnoludów z kopalń? Masz na myśli orków, krasnoludy nie były złe. Czy nie mieliśmy w zwyczaju organizować dorocznego bożonarodzeniowego przeglądu całej trylogii Władcy Pierścieni podczas niedzielnych obiadków w grudniu? Niestety tak, uwielbiałaś je. To fakt. No dobra, Gandalfie, co kryje ta jaskinia? Nie jest przewidziana walka z Balrogiem, nie ma żadnej pułapki, przynajmniej nic o tym nie wiem, akurat tutaj nigdy nie byłem. Także to jest jedno z takich nawiązań, które bardzo mi się spodobało. Tak samo jak na przykład nawiązanie do Monty Pythona, ponieważ nikt nie spodziewał się hiszpańskiej inkwizycji. Zwłaszcza w takiej książce młodzieżowej, wiecie o co chodzi, także te wszystkie nawiązania były naprawdę świetne. Jeżeli chodzi o Zori oraz Lennona, bardzo podoba mi się ta ich relacja, to jak ona się rozwija, to że pomimo pewnych nieporozumień, tego, że Zori, ona na początku tej książki leci na takiego szkolnego, stereotypowego przystojniaka z mięśniami większymi od mózgu, co ewidentnie nie podoba się Lennonowi, to że oni nie skaczą sobie do gardeł, że to nie jest taka relacja w myśl zasady, kto się lubi, ten się czubi. Tutaj mamy raczej do czynienia z przyjaciółmi, między którymi coś tam się wydarzyło, jak już wspomniałam, i oni jakby rozmawiają, żeby ustalić, co tam między nimi się wydarzyło, plus dochodzi ten wątek miłosny między nimi i tak dalej, więc to wszystko jest takie w miarę dojrzałe, mam wrażenie, ale takie dojrzałe w dobrym znaczeniu tego słowa, ponieważ chodzi mi o to, że jak to zabrzmiało, dojrzałe w dobrym znaczeniu tego słowa, ale już zmierzam do czego mi chodzi, o co mi chodziło tutaj, więc tak, chodzi o to, że czasami autorzy, kiedy mamy na przykład jakiegoś bohatera 16-letniego, czasami mam wrażenie, że niektórzy autorzy mają problem z tym, żeby oddać wiek tego bohatera, to znaczy, że niektórzy 16-latkowie są albo zbyt infantylni, albo zbyt dojrzali na swój wiek, a ci tutaj, oni są tacy w sam raz, akuratni, dojrzali tak jak przystało na nastolatków w ich wieku, więc to było naprawdę świetne. Dodam, że ta cała ich przygoda w dziczy przypomniała mi o mojej przygodzie sprzed roku, gdy wraz z Tomkiem chodziliśmy sobie po Karkonoszach i gdy natknęliśmy się na śnieg, którego kompletnie się nie spodziewaliśmy, więc oczywiście, że wpadłam w panikę, w jakieś tam zaspy wpadałam, kilka razy umierałam, gdzieś tam w oddali był chyba ktoś z psem, a ja myślałam, że to wilk, myślałam, że zostaniemy pożarci przez wilki, chociaż nawet nie wiem, czy tam są jakiekolwiek wilki. Także podczas gdy Tomek, zresztą tak samo jak Lennon w tej książce, jak zwykle był taką oazą spokoju, starał się nas stamtąd po prostu wyprowadzić, tak ja, tak jak Zori, wpadłam w panikę, więc powiedzmy, że w jakimś tam stopniu czuję więź z tą bohaterką, ponieważ tak jak ona, muszę mieć wszystko pod kontrolą, nie lubię niespodzianek na trasie i gdy zdarzają się niespodzianki na trasie, to są dwie rzeczy, albo wpadam w panikę właśnie jak Zori, albo włącza mi się adrenalina i to jest ta opcja, którą zdecydowanie bardziej w sobie wolę, bo jak włączy mi się adrenalina, to po prostu idę przed siebie, nie oglądam się za siebie, tylko myślę o tym celu, do którego muszę tam, wiecie, dotrzeć do celu. Same masła maślane w dzisiejszym filmie, więc wiecie o co chodzi. Także bardzo podoba mi się postać Zori i podoba mi się ta przemiana, która w niej zachodzi w tej książce. Zori na początku książki, Zori na końcu książki, to troszeczkę inna Zori pod pewnymi względami. Ta przemiana nie jest może jakaś taka, nie wiem, spektakularna, ale coś tam w niej, jakieś tam zmiany zachodzą i to jest naprawdę bardzo fajne. Jeżeli chodzi o Lennona, no to takiego chłopaka ze świecą szukać naprawdę, zna się na survivalu. Co więcej, jest niesamowicie opiekuńczy, szybciej, to znaczy on najpierw pomyśli, dopiero potem coś zrobi, czyli jest totalnym przeciwieństwem mnie, bo ja najpierw coś robię, dopiero później myślę. Co więcej, trudno wyprowadzić go z równowagi, ma takie fajne poczucie humoru już za tymi tekstami, takimi nawiązującymi do popkultury i tak dalej, więc wydaje mi się, że wraz z Zori tworzą naprawdę świetną parę i wydaje mi się, że Zori będzie miała teraz problem, tak stara, mówię całkiem serio, bo gdy to towarzystwo tutaj zebrane weźmie się za tę książkę, to ja podejrzewam, że będziecie chcieli Lennona na swojego książkowego chłopaka, ewentualnie męża, więc tak stara, będziesz miała przechlapane, no ale co zrobić? Także mamy tutaj naprawdę przesympatyczny wątek miłosny, więc poza nim, poza też tym survivalem, o którym właśnie wspomniałam, mamy też takie jakby kwestie rodzinne poruszone. Dowiadujemy się m.in. tego, dlaczego ojciec Zori nie toleruje Lennona, dlaczego ich rodziny, pomimo tego, że kiedyś były tak sobie bliskie, z czasem zaczęły traktować się tak jakby dosyć wrogo do siebie odnosić, coś jak w Romeo i Julii, mniej więcej te klimaty, z czego bardziej to rodzina Julii, czyli naszej Zori, ma problem z Lennonem i jego mamami i tu chodzi o ojca Zori, także mamy tutaj taki konflikt troszeczkę na linii ojciec Zori, o co chodzi, tego wam oczywiście nie zdradzę, także raz jeszcze pragnę to podkreślić, poza tym przesympatycznym wątkiem miłosnym, którym jestem totalnie zauroczona, w którym pojawiają się chwilami sceny rodem z hollywoodzkich produkcji, pojawiają nam się tutaj też takie ciekawie poprowadzone wątki dramatu, jak na
standardy powieści młodzieżowych, więc to też jest jak najbardziej na plus. Także co mogę Wam powiedzieć o książce Z głową w gwiazdach Jane Bennett? To nie jest powieść prawdopodobnie taka, którą zapamiętacie do końca swych dni, która też coś zmieni w Waszym życiu. To jest raczej taka miła odskocznia od rzeczywistości, coś co przeczytacie jednym tchem, przy czym będziecie się dobrze bawić i co pozostawi po sobie miłe wspomnienia. Także bardzo, ale to bardzo żałuję tego, że wydawnictwo Juwi nie zaproponowało mi patronatu medialnego nad tą książką, ponieważ miło byłoby, gdybyście po zobaczeniu tej książki w Empiku czy coś takiego, nie wiem gdzie ona będzie sprzedawana, po zobaczeniu mojego logo na tyłach stwierdzili, tak, warto to przeczytać, no mojego loga tu nie ma, ponieważ nie mam patronatu medialnego nad tą książką, ale tak bardzo ją kocham, więc powiedzmy sobie, że to logo jest, nie wiem, mentalnie, ponieważ autentycznie podpisuje się pod tym, co zostałam na kartach tej przeuroczej takiej powieści młodzieżowej, takiego wakacyjnego romansu, naprawdę przekochanego, z tak świetnie wykreowanymi bohaterami, normalnie jedynymi w swoim rodzaju, których nie sposób pomylić z kimkolwiek innym. Także Z głową w gwiazdach Jane Bennett, naprawdę, sięgając po tę książkę, ja nie sądziłam, że będzie taki szał z mojej strony, jestem naprawdę totalnie zauroczona, więc jeżeli poszukujecie lekkich książek na lato, Z głową w gwiazdach, chciałam powiedzieć w chmurach, będzie jak znalazł. Dodam, że prawdopodobnie w przyszłym tygodniu, jeżeli chcecie, mogę nagrać filmik o 10 książkach na lato, więc dajcie koniecznie znać i że w najbliższą sobotę będę organizowała maraton 24 godziny czytania, ponieważ właśnie ostatnio w końcu mam takiego powera i do nagrywania, i do czytania, więc można by to połączyć i zrobić jakiś maraton, więc już szykujcie jakieś stosy książek na przyszłą sobotę, żebyśmy sobie pomaratonowali 24 godziny i tak dalej, więc dobra, Z głową w gwiazdach Jane Bennett. Tę przeuroczą książkę polecam bardzo gorąco, jeżeli będziecie po lekturze, koniecznie dajcie znać, co nie sądzicie, co sądzicie o jej bohaterach i to by było chyba na tyle. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu i do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się, pa!